Od początku powstania kanału prosiliście, abym sprawdził, jak pracują spawacze, a więc dzisiaj to sprawdzam i do roboty. Spieprzyło się coś? To nas markamy, jak wszystko mi opada. A mam przypalą dupę, naprawdę. Cześć Rafał, chciałbym się sprawdzić w zawodzie spawacza. Tak, to dzisiaj zrobimy taki stolik i ściankę. To zaczynajmy. Przyjechała stal, musimy ją rozładować, a za chwilkę będziemy dalej walczyć ze stolikiem. Dobra, to będzie. Jak to mówili, lekko nie będzie. Specjalnie wiedzieli, że przyjadę i zamówili towar na dzisiaj, kurde. Na ile wam starcza taki materiał? Na jakieś 2-3 tygodnie. Plus pracy spawacza, nie trzeba chodzić na siłownię, bo można mieć ją tutaj za darmo. Innych nie widzę. To będzie nasze główne dzisiejsze zadanie. Tak ma ten stolik wyglądać, a jak będzie wyglądał, przekonamy się w późniejszej części odcinka, ale to jest plan. Najprościej jest zacząć od robienia tych głównych ramek. Okay. Czyli musimy zrobić takie dwie ramki, 598 na 598, a później je połączyć ze sobą. To będzie stolik. I tniemy kątowo, czyli musimy uciąć mniej więcej w ten sposób element, żeby był z jednej i z drugiej strony kąt. 498 mm. Ok, podnosimy piłę. A jak z bezpieczeństwem? Czy zdarzają się jakieś wpadki, wypadki? Zdarzają się niestety, ale właśnie są od tego różne zasady BHP. To jest tutaj na przykład znaczek, tak? W jaki sposób możemy sobie zrobić krzywdę? Czyli podkładając palce, rękę pod chodzącą piłę. Miało być 498. Czyli to był ostatni z tego wymiaru. Tak jest. Na jaki wymiar powinniśmy ustawić? Jak myślisz? 400, nie, bo musimy odjąć 10 cm, tak? 430, czyli po prostu 2-centymetrowe te, czyli 426. No widzisz, tu jeszcze matematyka, to nie jest tak, że sobie jesteś spawaczem. I mamy ostatni element, zaraz będziemy spawać. Nagły atak spawacza. Aby ustalić kąty proste naszego tutaj stelaża, musimy ustawić jak? Odbojniki. Odbojniki, czyli montujemy odbojniki. No ciutko jest krócej jeden ucięty o milimetr. Ale to naspawamy. Naspawamy. A jak z bezpieczeństwem? Czy coś trzeba wiedzieć, jakieś, nie wiem, żeby... Tak, podczas spawania jest promieniowanie gamma, które szkodzi na skórę, na oczy, więc musimy mieć przede wszystkim maskę, tak? Okay. No i oczywiście rękawice, które już masz. Tak, tak, tak. Ale jakbyśmy tak spawali bez maski, to jest prawdopodobieństwo... To następnego dnia nie byłbyś w stanie wstać, musiałbyś sobie przykładać ziemniaki do oczu, ponieważ... Ziemniaki? Tak, ziemniaki przykładasz, jeżeli masz oczy naświetlone. I od czego zaczynamy? Od tego po prostu. A właśnie, żeby nam nie pościągało, żeby miało to wszystko kąty proste, musimy zacząć od elementów tych poziomych. I jak najbliżej trzymamy... Przypaliło? Mam dziurę chyba w spodniach, serio. No. Ale jak mi to tam wleciało? Przez rozporek chyba. No raczej. A mam przypaloną dupę, naprawdę. Witam po przerwie, po przypalonej dupie założyłem taki fartuch. On jest przeciw jeszcze ten, bo można stracić płodność, słyszałem, tak? Po to się właśnie używa tego płaszcza, żeby promieniowanie przede wszystkim, żeby jak najmniej przechodziło. I żeby nie przypalić dupy. I żeby nie przypalić dupy, tak jak to było miało miejsce przed chwilą. Kurde, piecze jeszcze. Dobra, jedziemy. Spawamy dalej, teraz już jestem bezpieczniejszy. Trzeba co jakiś czas czyścić łuskę, tak? Bo w niej się zbierają od piłki, więc... Chyba za mocno. Kurde, nasmarkane jak. Bolą ręce? Nie, no tak, wszystko mi opada. Coś już jest. Nie wygląda jeszcze jak stół, ale już wygląda lepiej niż wyglądał. A jak z zarobkami w tym wszystkim wyglądają? Zarobki spawacza. Tutaj jest dosyć duża rozbieżność. Ale od czego jest zależna? Od, nie wiem, od wiedzy, techniki czy od czego? Od metody, jaką się spawa. U nas zarobki są w granicach między 19 a 25 zł na godzinę. Na rękę? Na rękę. Potrzebujemy wykwalifikowanych spawaczy, płacimy za to odpowiednie pieniądze, ale no, dzięki temu
mamy dobrych spawaczy i... Ale patrzycie na jakieś kursy, czy raczej na to, co robią? Raczej na to, co robią. Teoretycznie, żeby podjąć pracę w ogóle jako spawacz, musisz ukończyć kurs. Na każdą metodę spawania masz jakby osobny papierek, ba, na każdą nawet metodę spawania masz różne pozycje spawania, czyli na przykład możesz mieć spawanie pachwin, czyli pachwiny to są te elementy, tak? Na to masz papier, możesz mieć papier na spawanie elementów pod sufitem, czyli to są różne pozycje spawania. Koszt jednego kursu to jest około 2,5 tysiąca złotych. To teraz musimy to połączyć w te nóżki, tak? Żeby dokładnie. To... Czyli teraz to musi stworzyć nam jakby całą jakąś... Dobra, to... Jeden element w całości. Mieliśmy zapytania o spawacza podwodnego. Trzeba mieć też skończony kurs nurka, tak? Nurka. O. Tak, czyli to nie jest samo, że masz tylko papier spawania, który ci daje możliwość spawania. Wykonywania okay. takiej pracy. Trzeba być nurkiem spawaczem. Tak, nurkiem Boże. Spawaczem dokładnie. No tutaj już, że tak powiem, zarobki są najwyższe, tak? Bo to raczej nigdzie więcej się nie zarabia, jeżeli chodzi o spawanie. No tak. Czyli to są ten górny pułap 20 tysięcy złotych można uzyskać na przykład przy spawaniu podwodnym. Tak. A jeśli macie jakieś inne informacje, zostawcie je również w komentarzach. A my walczymy dalej. Co tak teraz? Jest. To teraz musimy złożyć to tak, żeby był kąt prosty. Okej. Okay. No i teraz tak, ja trzymam... Dobra. Teraz nic nie widzę. O, może teraz. Zapomniałem założyć maski. I straciłem wzrok. Gwarantuję ci, że w nocy nie będziesz mógł spać. No. Idzie mi to, idzie. Już wiem, co będę robił, jak będę miał mało wyświetleń pod filmami. Będę zostanę spawaczem. Kurde, to wygląda jak stolik. No już mamy pół stolika. Musi tak naciągnąć, żeby było w miarę równo z tym, nie? Dobra. Co prawda kursu nie skończyłem, ale idzie mi coraz lepiej. Chyba. Pawy mamy prawie wszystkie. A wewnętrzne? Teraz zmieniamy maszynę. Teraz zmieniamy maszynę na znacznie trudniejszą, czyli na Tiga, tak? Tutaj... I robimy challenge. Twoja jedna noga i moja druga. Dobra, okej. Okay. Jedną ręką, no. drugą ręką podajesz drut, a tą ciągle rozgrzewasz. Dobra, może. To jest trochę jak lutowanie. Dobra. Chyba jedziemy. Mało materiału, nie? Mało drutu podajesz. Troszeczkę więcej drutu, jak będziesz podawał, będzie lepiej. Ja oszczędny chłopak ze Śląska, nie? To ja się oszczędza, tak? Wszystko. U nas się oszczędza, u nas się nigdy nie przelewało, to wiesz. Zobacz, troszeczkę rozlałem twój spaw i wyszedł całkiem nieźle. Za bardzo wystaje elektroda. Spokojnie, powoli. Tutaj trzeba... Kurczę, no i to jest spaw, tak. Zobacz, jaki ładny spaw ci wyszedł teraz. No! O, to jest... No! To jest spaw! Parę spawów ci wyszło. No kurczę, ten to jest... Ten to jest prawie jak mój. Jak najbardziej płasko. Jak najbardziej płasko. Chyba tak nie powinno być. A, dobra, bo nie wyszlifowałem jednej tej. A, dobra. Tu mamy nie ten. Wyszło jakoś, nie? Majsterfanie. Zajebiaszczo. Zajebiaszczo, kurde. No. Tak jak prosiliście w komentarzu, wyspawam już za chwilkę nazwę kanału. Ostatnim elementem naszego stołu, stolika, jest ten betonowy blat. Tak, jakbyś silikon w łazience kładł. Zazwyczaj jeszcze takie stoliki, elementy metalowe jadą do lakierni. W miarę równo. Kurczę, no i mamy stolik. Największym plusem pracy spawacza, tak jak się domyślacie, są na pewno wysokie zarobki. Co do minusów, jest to brudna praca, co widać po moich rękawiczkach. Jest to ciężka praca, a jeśli nie przestrzegamy zasad BHP, może dojść do wypadku. Co prawda panowie profesjonalni spawacze takich stolików w ciągu dnia stworzyliby, nie wiem, około 10, ja zrobiłem jeden, ale za 8-godzinny dzień pracy zarobiłbym około 150 zł, czyli 19 zł na godzinę, jak dla początkującego spawacza, całkiem nieźle.